festiwal jest festiwalem idei i pan jest twórcą plakatu, przez który ta idea też ma jakiś wyraz. Czy mógłby pan nam o tej idei, którą mógłby przez plakat opowiedzieć? Od samego początku była rozmowa a propos muru, a propos czegoś stałego. Nie było to coś przeźroczystego, czego nie moglibyśmy zobaczyć. No i obróciło się to w ten malunek. To nie jest festiwal, który daje ci tylko filmy, masz, zobacz, zapłać. To są jakby dwa festiwale w jednym. To jest seria filmów i wydarzeń, które są na boku. Oraz ci ludzie, którzy tutaj przyjechali, to są prawie dwa ogromne przedsięwzięcia, ale są w jednym. Także mam nadzieję, że ludzie to docenią. Warsztaty z Rób Shorta są otwieraniem klapek w głowach uczestników. Moim celem jest nie uczenie ludzi, tylko uświadomienie ich, że przez całe życie, w każdym momencie, kiedy oglądają filmy, tak naprawdę uczą się je robić. Próbuję uświadomić uczestników właśnie po prostu, jak robić film od A do Z. Jest to właśnie taka dobra próbka tego, co możemy robić w przyszłości i nas jakoś ukierunkować. Można poznać bardzo dużo fajnych ludzi. Akurat ekipa, z którą pracuję, jest niesamowita. No i wydaje mi się, że to jest całkiem fajna przygoda. Z założenia nie ma to być film festiwalowy i idealne dzieło. Ma być to tak naprawdę proces tworzenia i nauka na podstawie procesu i przechodzenia przez każdy element twórczości filmowej. Ten case study dla operatorów jest właśnie skierowany dla operatorów, którzy chcą jakby poszerzać swoją wiedzę w zakresie pracy ze stabilizatorami żyroskopowymi, dlatego że zajmuję się tym od dwóch dobrych trzech lat. Głównie pracuję na gimbalach, z różnymi setupami, z różnymi kamerami, w różnych konfiguracjach i przyszedłem się tutaj dzisiaj podzielić swoją wiedzą. To go, and it's quite a cool lineup that the Transatlantic Festival has, so I'm happy to be here and be part of it. We premiered White Girl at Sundance Film Festival in the United States, and so this will be interesting to see with a different audience. We were very, very excited to come because we wanted to come to Poland, we wanted to talk about the film, and we are just very welcomed by you, by all of you. And it's been a wonderful experience from the beginning. I'm looking forward to spending the next few days looking at films and seeing what other directors are doing and other subjects, because I love all films. I mean, I love documentaries, I love everything, because somehow I'm learning from them. I learn something, I take something away from each film I learn. I see. So I'm looking forward to learning from other people's experience. Will Allen mówi o swoich doświadczeniach i spotkanie właśnie z reżyserem po filmie jest wzbogacające, bo możemy mu zadać pytania, które nas naprawdę interesują. Także bardzo jestem zadowolona, że tutaj jestem na festiwalu. Transatlantyk jako festiwal, który po raz pierwszy przybył do Łodzi, poszukiwał wolontariuszy. Zwykle są to młode osoby, najczęściej garną się właśnie do tego typu pomocy, ale również była prośba do seniorów i ja w tej sekcji się znalazłam.
pod opieką bardzo młodych, fajnych dziewczyn, które mnie tutaj ośmieliły. Wczoraj miałam krótki dyżur w biurze festiwalowym, a dzisiaj jestem tutaj na zajęciach z dziećmi. Trzeba bardzo minimalnie przesuwać postaciami i jeszcze trzeba podkładać głosy, a na koniec wychodzi fajny film. Jestem z Łodzi, no i cieszę się, że mamy taką wspaniałą imprezę w naszym mieście. Także myślę, że to jest bardzo duży sukces, że tutaj udało nam się zaprosić ten festiwal. No i mam nadzieję, że zostanie na dłużej, no bo rzeczywiście Łódź ma tradycje przecież filmowe i chwila obecna też jest wspaniała pod tym względem w Łodzi, bo nie tylko szkoła filmowa, ale i studio Opus, prawda, te nasze sukcesy, Semafor i tak dalej. Także myślę, że to jest właściwe miejsce dla tego festiwalu.